Istne radosne szaleństwo. Tak wygląda od 2 dni nasz region, a wszystko za sprawą pielgrzymów, którzy od środy goszczą w parafiach i domach mieszkańców. Goście z najbardziej egzotycznych zakątków świata pojawiają się na ulicach miast naszego regionu, a gdzie się zjawią, tam od razu jest głośno i radośnie. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Pięknie wychwalali dziś Boga pielgrzymi z Włoch, którzy zawitali do Knurowa i taką radość słychać od 2 dni na ulicach miast całego regionu. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się pielgrzymi, jest głośno i radośnie. Tak było chociażby wczoraj w Czerwionce-Leszczynach. Włosi przyjechali o godzinie 17, no więc była wielka radość. Później czekaliśmy na Francuzów i Francuzi przyjechali. Pierwsza transza przyjechała gdzieś było 7:30, druga 20, druga 30. No i to wszystko się cały czas bawiło, aż dopiero poszli na noclegi. Także już od wczoraj wieczora nasi parafianie goszczą w swoich domach Francuzów, Włochów i Dominikany mamy. W dekanacie dębińskim ponad 400 pielgrzymów przyjęli pod swój dach mieszkańcy. Dla wielu z nich była to przygoda. Mam 2 wspaniałych młodzieńców. Jak się dogadujecie? No ja trochę uczyłem się po włosku, no i oni uczą się po polsku nawet, także nie jest, jest trudno, ale rozumiemy się. Do 2 w nocy prawie żeśmy siedzieli, bo jeszcze trochę tam coś trzeba było zjeść, napić się, no i nocleg. Mówią, że bardzo dobrze się spało, że wszystko świetnie, wszystko dobrze. No i rano wspólne śniadanie z rodzinką, bo jeszcze córa, zięć jest także w gronie rodzinnym. Mamy pielgrzymów z Dominikany. Także bardzo fajni ludzie, naprawdę przesympatyczni. Wczoraj do wieczora siedzieliśmy razem z rodziną całą. Kurczę, no tak radośni ludzie, no tacy pełni energii i werwy. Super, naprawdę jesteśmy podbudowani mocno tym wszystkim. Dlaczego zdecydowaliście się ich przyjąć? A nie jest to większy kłopot dla nas. Jesteśmy bardzo wierzącymi ludźmi też jako rodzina. A tak poza tym myślę, że mamy to w naszej kulturze takiej polskiej, nie? Polska gościnność spodobała się też i gościom, jak się okazuje, i w kontaktach nie przeszkadzała nawet bariera językowa. Nazywam się Mateo. Kind and you... Jesteście bardzo uprzejmi i gościnni. A culture of the guest. They are very wonderful, wonderful. Nasi gospodarze są wspaniali. Zostaliśmy bardzo mile powitani. Ugoszczono nas pysznym obiadem z zupą pieczarkową i ogromną ilością uśmiechu. With mushroom soup and smiles, a lot of smiles. Podobne pozytywne komentarze usłyszeli mieszkańcy Knurowa, w którym dziś odbył się dzień dekanalny. Święto wszystkich grup całego dekanatu knurowskiego, czyli Knurów i okolice. Dzisiaj zjeżdżają do Knurowa, do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie. Wszystkie grupy, które gościmy w naszym dekanacie. W Knurowie goszczą pielgrzymi z Włoch, Francji, Tajlandii, USA i Węgier. Co ciekawe, wspaniała atmosfera udzieliła się też knurowianom, którzy tłumnie zjawili się na uroczystej mszy w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Ludzie tak się kochają, lubią. Tu do kościoła bardzo chodzimy i tak, no aż serce raduje wszystkich. Ile kilometrów przebyli, że naprawdę. Co robią pielgrzymi prócz uczestnictwa w modlitwach? Na pewno się nie nudzą. Pielgrzymi, myślę, mają u nas bardzo ciekawy program pobytu. Przede wszystkim zadbała o to parafia. Dużo wydarzeń religijnych, ale także wydarzenia sportowe. Poznają kulturę naszą, poznają historię Toszka. My tu malujemy, a my przyjęli sem do szpitalu pozwanie, abyśmy spolu z nimi mogli przejawić skutok miłosierdzia. To znaczy, że wyjadrzyć nieco z naszego serca. Byliśmy w sanktuariu w Rudach, potem jsme byli w kopalni. A na zamku jsme byli. Dziś wieczorem w wielu miastach naszego regionu, jak zresztą i przez cały weekend, odbędzie się wiele koncertów i imprez plenerowych skierowanych nie tylko do pielgrzymów, ale i wszystkich mieszkańców.